Sierżant Mateusz był żegnany z honorami. Cały Terespol płakał dziś za tragicznie zmarłym żołnierzem. Cały Terespol wstrzymał na chwilę oddech, gdy kondukt żałobny w asyście wojskowej wyruszył, by odprowadzić w ostatnią drogę sierżant Mateusza Marca. 28-letni żołnierz zmarł w tragicznym wypadku na poligonie w Drawsku Pomorskim. Był żegnany z honorami, przez rodzinę, przyjaciół, żołnierzy. Do tragicznego wypadku doszło we wtorek, 5 marca, podczas ćwiczeń 1. Warszawskiej Brygady Pancernej na poligonie w Drawsku Pomorskim, województwo zachodniopomorskie. Około godziny 8:50 pojazd gąsienicowy najechał na dwóch żołnierzy. Młodszy, 20-letni Robert, zginął na miejscu. Drugi żołnierz, 28-letni Mateusz, mimo wysiłku lekarzy, zmarł następnego dnia w szpitalu. Obaj żołnierze pochodzili z Lubelszczyzny. Służyli w batalionie zmechanizowanym w Białej Podlaskiej. Pogrzeb żołnierza Mateusza Marca w Terespolu. Był żegnany z honorami. W czwartek, 14 marca, w rodzinnym Terespolu, województwo lubelskie, odbyło się ostatnie pożegnanie Mateusza Marca. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się o godzinie 11 w kościele pod wezwaniem Świętej Trójcy w Terespolu. Młody żołnierz był żegnany z honorami. Przy jego trumnie, okrytej biało-czerwoną flagą, czuwali żołnierze z batalionu. Gdy po zakończonej mszy kondukt żałobny wyruszył w drogę na cmentarz, towarzyszyła mu orkiestra wojskowa. Wzruszenie malowało się na twarzach wszystkich. Mateusz Marzec został pośmiertnie odznaczony srebrnym medalem za zasługi dla obronności kraju. Po pogrzebie 1 Warszawska Brygada Pancerna opublikowała poruszający wpis z pożegnaniem 28-latka. Jednostka żegna zmarłego żołnierza. Dziś w Terespolu odbyła się uroczystość pogrzebowa tragicznie zmarłego sierżant Mateusza Marca, żołnierza 1 Brygady Pancernej. Uroczystość pogrzebowa odbyła się zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Zgodnie z decyzją ministra obrony narodowej, Mateusz Marzec został pośmiertnie awansowany na stopień sierżanta i odznaczony srebrnym medalem za zasługi dla obronności kraju, przekazano. Sierżancie Marzec. Mateuszu. Jako wzór prawdziwego dowódcy z krwi i kości, który dobro służby i swoich żołnierzy przekładał nad swoje, swoim patriotycznym sercem i służbą wypełniłeś słowa roty przysięgi, za sprawą mojej ojczyzny krwi własnej ani życia nie szczędzić, dodali żołnierze z jednostki. Pogrzeb drugiego żołnierza, 20-letniego Roberta Jaworskiego, odbędzie się w piątek, 15 marca, o godzinie 12 w kościele pod wezwaniem świętego Mikołaja i świętej Zofii w Brzeźnicy Książęcej Kolonia. Także w tym przypadku można spodziewać się obecności wojska. Tragedia na poligonie, ruszyło śledztwo. W sprawie tragicznego wypadku na poligonie w Drawsku Pomorskim wszczęte zostało śledztwo prokuratury. Bartosz Okoniewski, zastępca szefa prokuratury okręgowej do spraw wojskowych w Poznaniu, wyjaśnił, że śledztwo dotyczy spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym na terenie poligonu drawskiego z udziałem uzbrojonego pojazdu mechanicznego. Kierowca pojazdu opancerzonego był trzeźwy i również służył w garnizonie w Białej Podlaskiej. W chwili wypadku żołnierze prowadzili ćwiczenia z ewakuacji medycznej, a wóz służył do przewożenia piechoty, dodał prokurator Koniewski,